Cześć, przychodzę do Was ze złotą piątką, czyli ulubieńcami lutego. Pokażę Wam świetny produkt do brwi oraz urządzenie, dzięki któremu wykonuję sobie zabiegi wyszczuplające w domu. Zapraszam serdecznie do oglądania. Pierwszy produkt, który wyjątkowo sprawdził mi się w lutym, to mydełko do brwi od marki Lash Brow. Miałam kiedyś to mydełko w wersji transparentnej. Postanowiłam zakupić też ten czarny wariant i jest rewelacyjny, nie zostawia osadu na brwiach, delikatnie nam, ale naprawdę tak bardzo delikatnie, subtelnie przyciemnia włoski i znowu pachnie tak ładnie jakby bananowo. To mydełko ma dla mnie bananowy zapach, w sumie nie wiem jaki on jest naprawdę. W każdym razie jest to rewelacyjny właśnie produkt do ujarzmienia naszych brwi i nadania im efektu tak jak po laminacji. Kolejny mój ulubieniec, jeśli chodzi o luty, to korektor od marki Dior. Używałam poprzedni wariant i tutaj mamy nową wersję. Szczerze mówiąc, ona jeszcze bardziej przypadła mi do gustu, ponieważ ten korektor ma moim zdaniem jeszcze bardziej naturalne wykończenie jak poprzednik. Nadal świetnie kryje, super trzyma się. Tak naprawdę nigdzie go nie położymy, bo ja go używam pod oczami, używam go też na niedoskonałości. Też makijażysta marki powiedział, że na wyjazdach śmiało można używać go zamiast podkładu. Jest to tyle fajne, że faktycznie zajmuje mało miejsca w kosmetyczce, za co też ja go bardzo lubię. Mamy tutaj aż 11 ml produktu, a jak na korektor to jest, słuchajcie, całkiem dużo. Jest to bardzo wydajny produkt, ja nakładam go na twarz w takiej minimalnej ilości, zazwyczaj właśnie pod oczami, na strefę T. Lubię też sobie definiować za pomocą właśnie takiego jaśniejszego korektora tutaj pod kością konturowanie twarzy, także do tego też świetnie się spisuje. Jeśli lubicie też tworzyć taki efekt muśniętej słońcem skóry na mokro, to świetny jest właśnie kolor 4N, który tak pięknie przybrązowi naszą buzię. Ja wtedy go zazwyczaj aplikuję taki jak bronzer, czyli u siebie na czole, linia żuchwy, kości policzkowe i też odrobinę nakładam zazwyczaj bronzera na czubek nosa. Jak już jesteśmy przy korektorze, który możemy stosować jako podkład, to muszę opowiedzieć Wam o wielofunkcyjnym pędzelku. Jest to akurat pędzel Embrush od Maxineczki, takie jajko. On jest co prawda brudny, ponieważ przed chwilą wykonywałam nim makijaż i stwierdziłam, że już go Wam tak pokażę. Tak jak wspomniałam, jest to wielofunkcyjny pędzel, świetnie sprawdza mi się do aplikacji podkładu. Ostatnio w ogóle najczęściej aplikuję właśnie podkład za jego pomocą, nie zostawia brzydkich smug na twarzy. Kolejna rzecz, super konturuje się nim na mokro, można śmiało konturować nim na sucho. Do aplikacji pudru również sprawdza się świetnie. Jest dosyć zbity, dzięki czemu na przykład jak chcemy dobrze zmatowić strefę T, to do tego sprawdza się świetnie, przepięknie wygładza powierzchnię naszej skóry. Uważam, że warto taki pędzel mieć w swoich zbiorach, bo naprawdę dużo możemy nim zdziałać. Też aplikowałam nim róż na mokro, jak i na sucho i do tak naprawdę każdej czynności sprawdza się świetnie, no tylko wybaczcie, że już wam go pokazuję takiego ubrudzonego. Zaraz ląduję do mycia. A i w tym pędzelku znajdziemy połączenie włosia syntetycznego i naturalnego. W ogóle pędzle Maxineczki, ja nie mam całego zestawu, mam kilka modeli i muszę przyznać, że naprawdę są to pędzelki świetnej jakości. Szczególnie ta czarna seria, ona jest naprawdę niezniszczalna. Ja bardzo często myję pędzle. Plus też używam te pędzle na moich klientkach, więc myję je po każdej klientce i dezynfekuję. I naprawdę te pędzle Maxineczki trzymają się rewelacyjnie. Nie wypada z nich włosie, nie odpryskuje tutaj farba z trzonków. Także jeśli szukacie czegoś takiego naprawdę bardzo dobrej jakości, no to mega polecam. Ja jeszcze uwielbiam do oczu Embrush 05 właśnie do modelowania na przykład górnej powieki albo aplikacji takiej punktowej rozświetlacza. Naprawdę jest to, w sumie ja swój makijaż dzienny oka zazwyczaj wykonuję właśnie tym Embrushem 05. To jest mój hicior lutego, jest to mała lampa, którą z łatwością możemy zamocować do telefonu. Dodatkowo do niej jest jeszcze taka specjalna nakładka na tył, dzięki której możemy włożyć tak naprawdę w te zaciski telefon i nagrywać też siebie tylną kamerką, jeżeli chcemy lepszą jakość. Ja tę lampę kupiłam na AliExpress za prawie stówkę i ostatnio widziałam, że dziewczyny z Media Twins wrzuciły właśnie materiał z nią. Ja w sumie nawet TikToka też mam z nią nagranego, jeszcze nieopublikowanego.
I zapytałam się ich, gdzie one kupiły tę lampę, bo powiedziały, że znalazły ją na Allegro. I słuchajcie, okazało się, że ta lampa na Allegro jest za 40 zł. Jedyne, czym się różni, to naklejką z tyłu, jakby naklejką producenta, no i opakowanie, ale to jest ten sam model, ta sama moc, te lampy kompletnie niczym się nie różnią, także nie warto przypłacać. Wrzucę Wam tutaj link do tej lampy w opisie pod filmem. Rewelacyjny produkt. Ja bardzo często, jak chcę też na szybko jakieś nagrać filmiki na Instagram czy na TikToka, to właśnie robię to za pomocą tej lampy. Dodatkowo świetnie też sprawdza mi się w plenerze. Czasami, wiecie, niby mam dosyć dobre światło do make-upu, ale jest ono dla mnie niewystarczające. Ostatnio zresztą nawet widzieliście na Instastory podczas sesji z Dane, dla marki All Dane, właśnie miałam ją zaczepioną na bluzie. Wszystko 100 razy lepiej widziałam, to bardzo mi się przydaje, szczególnie podczas właśnie robienia skóry, żeby sprawdzić, czy te wszystkie odcienie ze sobą podkładu, konturowania i tak dalej, czy te odcienie idealnie ze sobą współgrają. Także mam dwie te lampy, naprawdę rewelacyjny produkt do nagrywania materiałów, do nagrywania makijażu, bo ta lampa naprawdę daje mocno po oczach. Dodatkowo mamy tu trzy ustawienia temperatury: chłodny, neutralny i ciepły. Możemy sobie też regulować moc. Dodatkowo ta lampa działa też nam na przykład na powerbanku. Zresztą sama bateria w niej dobrze wytrzymuje. Z tyłu tutaj mamy wskaźnik jakby naładowania tej lampy. Jeśli szukacie czegoś fajnego, małego, poręcznego, bo dosłownie serio, to jest tak cieniutkie, wchodzi do każdej torebki, to bardzo, bardzo, bardzo Wam to polecam. Ostatni mój hicior z lutego to jest urządzenie, które odkryłam już kilka miesięcy temu, ale w lutym ponownie wróciłam do systematycznego stosowania i stwierdziłam, no muszę Wam o tym sprzęcie opowiedzieć. Jest to urządzenie od marki Beautifly. Urządzenie, które służy do delikatnego wyszczuplania, niwelowania celulitu na naszym ciele. Mamy tutaj różne tryby. Ja o tym urządzeniu przygotowałam taki obszerniejszy materiał na Instagramie, to Wam go podlinkuję. A dzisiaj opowiem Wam o takim moim ulubionym trybie. Jest to tryb EMS. Na pewno zresztą znacie, tak? To doprowadza do takiego skurczu jakby delikatnego naszych mięśni i za pomocą tego urządzenia wykonuję sobie właśnie domowy zabieg, zazwyczaj na okolice brzucha albo, wiecie, na uda z tyłu. Używam zazwyczaj ten sprzęt z tym żelem do zabiegów z ultradźwiękami z Apisu. Super mi się do tego sprawdza. Nakładam tego żelu naprawdę taką całkiem sporą ilość, no i przechodzę do mojego domowego spa. Tak jak mówię, ten tryb EMS jest moim ulubionym. Jest jeszcze taki tryb, który łączy jakby wszystkie funkcje tego urządzenia. Oprócz tego ten sprzęt ma również terapię światłem LED. Zresztą Wam za momencik to pokażę. Możemy sobie wybierać, czy chcemy terapię światłem czerwonym, czy światłem niebieskim. O tej terapii światłem LED też warto poczytać na stronie. Właśnie to światło niebieskie między innymi odpowiedzialne jest za niwelowanie także naszych rozstępów na ciele. To jest naprawdę mega przyjemne, świetnie to urządzenie się sprawdza i faktycznie po kilku zabiegach ta skóra jest taka bardziej napięta, o wiele ładniej wygląda. Samo urządzenie również stoi u mnie na widoku, nie zajmuje ono dużo miejsca. Tu jest taka podstawka ładująca, dołączamy do tego kabel i urządzenie nam się ładuje. Chociaż powiem Wam, że ta bateria jest naprawdę wytrzymała. Jeśli lubicie takie domowe spa, domowe zabiegi, to naprawdę bardzo Wam polecam. Ja szczerze mówiąc to uwielbiam, bo dla mnie jest to świetna forma relaksu. Chociaż czasami podczas zabiegu czuć taki dreszczyk, ale nie jest to jakieś nieprzyjemne. Uważam, że jest to serio świetny sprzęt. Bardzo też łatwo się go czyści. Później delikatnie taką wilgotną ściereczką wystarczy przetrzeć to urządzenie. Dla mnie jest to serio rewelacyjny produkt, który ujędrnia naszą skórę. Ja też oczywiście nie stawiam tylko na to, o, będę się masować, będę jadła po prostu wszystko, nie będę się ruszała, tylko też faktycznie ostatnio staram się ćwiczyć i w końcu znalazłam, kurczę, to nie będzie złota piątka chyba, tylko złota szóstka, bo ostatnio znalazłam też świetną dziewczynę, o której chciałabym Wam opowiedzieć, która przekonała mnie do takiej codziennej dawki ruchu. Ja co prawda ostatnio starałam się właśnie jeździć chociaż na rowerku stacjonarnym albo chodzić na bieżnię, bo bieżnia to też jest dla mnie zakup życia. Ja często pracuję na laptopie, chodząc na bieżni,
Nie wiem, czy kiedykolwiek tego próbowaliście. Może pierwszy raz nie jest wcale taki łatwy. Zauważyłam też, że chodząc na bieżni i pracując, o wiele lepiej i szybciej mi wszystko idzie. Moje skupienie jest o wiele większe podczas właśnie takiej pracy połączonej z chodzeniem. No ale dobra, bo już rozgadałam się o kolejnej rzeczy. A chciałam Wam powiedzieć o dziewczynie, która rozkochała mnie w swoich treningach. Są to treningi w dużej mierze takie chodzone. Nie potrzebujemy do tego ciężarków, niczego do tego nie potrzebujemy. A mowa o Grow With Joe. Ona ma dużo też treningów tutaj. Wrzucę Wam link w ogóle do jej kanału. Ma też swoją aplikację, która jest po prostu mistrzowska. Tam są też przepisy, ale jakby te przepisy mnie w ogóle nie interesują. Są różne plany treningowe, które idealnie mi się łączą z Apple Watchem, jeśli chodzi o kalorie i tętno. Ale jeszcze świetne jest też to, że w tej aplikacji mogę sobie połączyć Spotify'a i tam nie ma takiego, wiecie, zbędnego gadania podczas tych treningów, tylko ćwiczę sobie z nią z muzyką. Tam jest dużo takich ćwiczeń, że tak powiem, chodzonych. No to jest coś po prostu niesamowitego. I tak jak ja zawsze, jak wracałam na przykład właśnie po całym dniu na planie, to rzadko kiedy się zdarzało, żebym ćwiczyła. Byłam tak padnięta, że siadałam na kanapę, no i później trochę książki i kładłam się spać. Natomiast ostatnio nawet jak wróciłam po tym planie, po tej sesji, zresztą na tej sesji była naprawdę super niesamowita energia, że człowiek jak na skrzydłach wychodzi, ale tak to jest właśnie jak pracuje ekipa super ludzi i każdy się nakręca. Była już prawie pierwsza w nocy, tak mówię, kurczę, ćwiczyć czy nie ćwiczyć? Nie, no muszę poćwiczyć, no nie wytrzymam. I wiecie, słuchawki, włączam sobie na telefonie trening z nią, od razu po prostu humor 100 razy lepszy i w końcu ćwicząc mam takie poczucie, że ja robię coś dla siebie, że to nie jest przymus, tylko to jest czas dla mnie. Naprawdę wiele lat mi zajęło, żebym ja zrozumiała to, że ja muszę ćwiczyć i robić takie rzeczy, które mi sprawiają też przyjemność i ja wiem, że kocham na przykład treningi taneczne. Boże, w ogóle wypróbujcie jej trening z piosenkami Jennifer Lopez. No to jest mistrzostwo świata. Pot mi płynie po czole, ale naprawdę te treningi są rewelacyjne. Zresztą wrzucę Wam do niej link i koniecznie sobie ją sprawdźcie. Na dzisiaj to już wszystkie. Kosmetyki, gadżety, aplikacje ze złotej piątki. Dajcie mi znać, co najbardziej Was zaciekawiło, albo też co z wyjątkowo Wam się sprawdziło w lutym. Mam nadzieję, że ten materiał nie będzie bardzo chaotyczny, bo dzisiaj mam wyjątkowo problem z aparatem i cały czas się gubiłam i zerkam tu w prawo, bo wyskakuje mi komunikat, że zatrzymano nagrywanie. Nie wiem, co się dzieje, czy to karta nie nadąża, czy ja za szybko gadam i on się przegrzewa. Nieważne. W każdym razie widzimy się w kolejnym materiale z ulubieńcami marca. Także do zobaczenia.